Czy da się kupić w 2023 roku w rozmiarze 205, 55, 16 opony premium do kwoty 1600 zł? Sprawdziłem to i da się. A jakie opony warto kupić do tej kwoty? O tym w dzisiejszym odcinku. Nasze dzisiejsze zestawienie zaczniemy od opony, której ja i myślę, że też Wy nie spodziewalibyście się w materiale tego typu. I jest to Dunlop Winter Sport 5. Opona, która zwykle była tą z tych droższych, jeśli chodzi o opony zimowe, a w tym roku spełnia ona nasz główny argument, czyli jest to opona do 400 zł za sztukę. Dokładnie 385 zł musimy zapłacić za jedną oponę, więc za 4 zapłacimy mniej niż 1600 zł. Jest to opona, która jest już z nami chwilę na rynku, więc myślę, że swoje właściwości jezdne miała czas już, że tak powiem, udowodnić i zrobiła to wielokrotnie w testach. Nawet w tym roku, po tylu latach od premiery tego bieżnika, znalazła się ona na podium, więc myślę, że jest to najlepsze potwierdzenie jakości, jaka idzie za Dunlopem Winter Sport 5. Porozmawiajmy sobie krótko o samym bieżniku tej opony. Powiedziałbym, że jest on klasyczny i dobrze nam znany z grupy Goodyeara, do której należy Dunlop. Mamy tutaj dwa szerokie rowki obwodowe, których głównym zadaniem jest odprowadzenie wody i błota pośniegowego. I tutaj się zatrzymajmy, bo kolejną sprawą, jaka jest tutaj istotna w tej oponie, to mamy tutaj zdecydowanie wyższe klocki bieżnika. I może, żeby to udowodnić, wyzeruję teraz nasze tutaj urządzenie pomiarowe. Mamy 0. Zwróćcie uwagę, ile bieżnika posiada ta opona. Pierwszy pomiar. No tutaj mamy nawet 9,17. Sprawdzimy to jeszcze raz. 0,0. Przykładam w innym miejscu. 9,03. 0,0. Komisyjnie 0,0. Jeszcze raz. 0,0. Dobra. Sprawdźmy sobie teraz tutaj w tej centralnej części. 9,18. I właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, bo Dunlop Winter Sport 5 na tle opon zimowych, które teraz są pokazywane, wyróżnia się pod tym względem, jeśli chodzi o wysokość bieżnika. I to właśnie jest kolejny parametr, który ma tutaj sprawić, że ta opona jeszcze lepiej będzie sobie radziła w śniegu. I myślę, że też potwierdzeniem są tego komentarze i opinie na temat tej opony, więc jeśli chcielibyście poczytać, to zapraszam do nas na stronę. Tam oczywiście wszystkiego się dowiecie bezpośrednio od użytkowników tej opony. Jeśli chodzi o samą etykietę, mamy tutaj C, jeśli chodzi o klasę paliwową, B na mokrej nawierzchni, 71 dB, więc powiedziałbym, że tutaj jest wszystko w jak najlepszym porządku. Ściana boczna dosyć miękka, co na pewno zwiastuje, że będzie to komfortowa opona, ale taka przyjemnie miękka. To jest taka sprężysta miękkość. Wraca ta ściana boczna od razu po odjęciu tej siły, którą tutaj przykładam, więc jak najbardziej pod tym względem ok. Jeśli chodzi o wagę, to teraz ona Wam się wyświetla na ekranie. Ta opona jest dosyć lekka. I to, na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, to upakowanie jej lamelami. Jest ich tutaj dosyć sporo, ale to, na co warto zwrócić uwagę, to patrzcie. Tutaj w tej centralnej części mamy lamele ułożone pod kątem, a to sprawia, że w chwili, gdy działa na nie siła, one wydłużają się i tym samym zmieniają swoją długość i są w stanie dzięki temu pochłonąć jeszcze więcej śniegu, a nabita opona śniegiem to opona, która lepiej się w niego wgryza. Dobra, w ogóle tak się rozgadałem o Dunlopie, że nie zrobiliśmy najważniejszego, czyli nie zmierzyliśmy twardości mieszanki tej opony, więc twardością mierz w rękę i teraz znaleźć miejsce tak, żeby nie wbić się w żadną lamelę. Zrobię sobie to tak, zmierzmy sobie może tutaj w centralnej części i w tej centralnej części będziemy mierzyć każdą oponę. To jest jeden taki klocek, który widzę, że jest szerszy. 74. A jeszcze zrobię to tak, żebyście może widzieli. 74. No i 74 można byłoby powiedzieć, że tutaj taki wynik jest. 73. I ostatni 71. Jeszcze spróbujemy tutaj. 73. Uznajmy, że 73 w skali Shora to twardość mieszanki tej opony. Zobaczymy, jak ona będzie wypadać w porównaniu do kolejnych opon. Druga opona naszego dzisiejszego zestawienia, Vredestein Wintrac, kosztuje niecałe 368 zł i nie bez powodu zaczynamy od ściany bocznej, bo ściana boczna zwykle wyróżnia dosyć mocno opony Vredesteina na tle konkurencji z tego względu, że przy projektowaniu tej ściany bocznej bierze firma Giugiaro Design. My natomiast nie dzisiaj o samym designie opony, a o właściwościach jezdnych, dlatego przejdźmy do rzeźby bieżnika tej opony. I zmienił się, powiedziałbym, on bardzo względem poprzedniej generacji. Klocki bieżnika są zdecydowanie masywniejsze. Mamy tutaj też autorskie lamele 3D. Zwróćcie uwagę na ich kształt. Jest on dość niespotykany. Możemy zobaczyć, jak one są połączone takim wężykiem. Bardzo ciekawie to wygląda, wręcz powiedziałbym, że taki haczykowaty kształt tworzą, jakby miały właśnie wszczepiać się w śnieg jeszcze tymi haczykami. Jest to patent Vredesteina. Same klocki tego bieżnika są o 5% większe względem poprzedniej generacji, a to przełożyło się na większy styk opony z asfaltem. Vredestein nie bez powodu zastosował ten trik. Zależało tutaj producentowi na poprawieniu kierowalności tej opony, a ten kształt tego bieżnika jest naprawdę specyficzny i myślę, że wyróżnia się na tle dzisiejszych opon zimowych, z tego względu, że producenci aktualnie nas przyzwyczaili do napakowanych opon lamelami, ale o dosyć, powiedziałbym, wąskich klockach bieżnika, gęsto upakowanych, więc tutaj zdecydowanie inną drogą poszedł Vredestein. Trochę mi przypomina bardziej Michelin Cross Climata drugiej czy też pierwszej generacji, tam właśnie też są takie masywne klocki bieżnika. Sama opona jest też cicha, bo jak sobie popatrzymy nie tylko na rozmiar 205, 55, 16, ale też na inne. Tutaj mamy 70 dB, C na, jeśli chodzi o klasę paliwową, i B na mokrej nawierzchni. Są to naprawdę bardzo dobre parametry i to, co podkreślają użytkownicy tej opony, to jest właśnie hałas, jaki ona generuje. Więc jeśli szukacie komfortowej opony, to myślę, że Vredestein może być ciekawym wyborem. W porównaniu do Dunlopa, no ścianka jest zdecydowanie sztywniejsza, więc tutaj no, ta kierowalność widać, że powinna być lepsza w stosunku do Dunlopa, ale no, że tak powiem, samymi pomiarami studiu człowiek nie żyje, więc tutaj jeszcze musi to zweryfikować już samochód i droga. Przejdźmy tutaj może jeszcze do tej centralnej części. Jest ona dosyć sztywna. Na to też przekłada się jakby budowa tego bieżnika. Zwróćmy uwagę, jak ta jodełka tutaj zazębia się w tej centralnej części, tworząc takie żebro, które opasa całą oponę. Mamy tutaj węszerowki obwodowe względem Dunlopa. No jest to totalnie inna rzeźba bieżnika niż w przypadku Dunlopa. Sprawdźmy sobie teraz jednak, ile tego bieżnika w tym Vredesteinie mamy. Myślę, że będzie go mniej niż w Dunlopie, ale no tutaj może to urządzenie nam potwierdzi. Mierzę w centralnej części 8,45. Dobra, pierwszy pomiar. Jeszcze zrobimy drugi. 0. Jedziemy teraz w trochę inne miejsce. 8,30. Tego bieżnika jest mniej i powiem Wam, że tak patrząc nawet na tą oponę i na Dunlopa, który się teraz tam zajmuje, od razu to zauważyłem, że te klocki bieżnika nie są aż tak wysokie. Więc no, widzimy dwie różne filozofie. Myślę, że tutaj Dunlop, jeśli chodzi o same warunki śnieżne, śniegowe, powinien sobie lepiej poradzić jak Vredestein, ale nie chciałbym tutaj też, że tak powiem, mówić tego ze stuprocentową pewnością, bo to trzeba byłoby sprawdzić i porównać, żeby faktycznie się na ten temat wypowiedzieć. Przejdźmy do twardości mieszanki. Tak pod palcem. No jest ona dosyć sztywna, aczkolwiek też to, na co tu można zwrócić uwagę w porównaniu na przykład do Dunlopa, którego zaraz wyjdzie, że tutaj jakoś promuje, że to najlepsza opona. Patrzcie, no te tutaj lamele nie są jakoś głęboko ponacinane. To jest to, o czym mówiłem w przypadku Dunlopa, że one są pogłębione, żeby opona nam gwarantowała jeszcze lepszą przyczepność. Zresztą wrócę się po niego, poczekajcie. Teraz mam tak, patrzcie tutaj na Dunlopa. Kurczę, no nie będzie tego tak widać chyba, ale o, ile ona jest nacięta. No praktycznie już teraz to jest, no powiedziałbym, połowa klocka, a w przypadku Vredesteina te nacięcia no, są zdecydowanie płytsze. Tak, widać tą różnicę. O, tutaj zresztą w tej centralnej części, o patrzcie, to jest tyle. No są płytsze te nacięcia. I wróćmy sobie teraz jeszcze do zmierzenia twardości mieszanki. Mamy tutaj nasz twardościomierz. No i tak, tych lameli jest tutaj gęsto. Tak samo centralną część tutaj wybiorę. O, tu jest taki większy klocek. 74. Jeszcze raz tutaj. 76. Jeszcze jakieś inne miejsce. 72. Dobra, ostatnie. O, tu twardsze. 8. 78. No dobra, to jeszcze jedno, tak dla pewności. 78, no to jakąś twardszą część szanki złapałem. 71. 78. No to co, chyba weźmiemy średnią z tych pomiarów, czyli średnią z 78, 72. No jeszcze tak ostatni raz komisyjnie to sprawdzę. Nie no, 79. To powiedziałbym, że to jest takie bardziej 78, jeśli chodzi o twardość mieszanki. No i tutaj sam Vredestein mówi, że ta opona powinna zrobić o 10 tysięcy dłuższy przebieg niż poprzednia generacja. Więc no chyba tutaj będzie tkwił ten sekret, że ta mieszanka jest po prostu twardsza i dzięki temu też zrobi dłuższy przebieg, a za parametry jezdne na śniegu czy też w błocie pośniegowym ma nam tutaj dbać to gęste upakowanie lamelami i ten ich specyficzny kształt. Czas chyba na trzecią propozycję dzisiejszego zestawienia. Jestem ciekaw, czy nie zapomnieliście już o tej marce. Mowa tutaj o Nokianie, którego przez chwilę nie było na rynku z wiadomych względów, ale powrócił i to powrócił z nowościami. Koło mnie model Snowproof 1, czyli jedna z nowości Nokiana na ten rok i myślę, że sama rzeźba bieżnika od razu mówi: Nokian, my jesteśmy specjalistami, jeśli chodzi o budowę opon do śniegu. No jednak tutaj te fińskie korzenie dają się we znaki. Widzimy tutaj bardzo duże przestrzenie między klockami. One mają sprawię, że ta opona będzie się w stanie nabijać śniegiem, będzie kopać w śniegu. Więc jeśli szukacie opony śniegowej, no to myślę, że tutaj Nokian jest tą perełką, którą w dalszym ciągu warto kupić. Patrzcie tutaj w tej zewnętrznej części, tutaj na barku opony, widzimy takie nawet schodkowanie. To oczywiście też ma ułatwić kopanie się opony w śniegu. Mamy tutaj gęsto upakowane lamele. Są one też o specyficznym kształcie. Widzimy, że to są lamele 3D, ale no ten ich kształt też, powiedziałbym, jest taki bardziej zbliżony do tych z Vredesteina niż z Dunlopa. Taki, powiedzmy, tutaj haczykowaty. Bardziej. Jeśli chodzi o sekcje tutaj boczne, widzimy, że tutaj nie ma aż tyle lameli. To ma sprawić, że opona będzie lepiej zachowywać podczas pokonywania zakrętów. Te lamele nie będą się w tym miejscu uginać. Powierzchnia klocka jest też większa, a to sprawi, że opona będzie stabilniejsza podczas pokonywania zakrętów. No, Nokian, zima, no myślę, że to jest najlepsze skojarzenie, jeśli chodzi o tę oponę. Sprawdźmy sobie twardość mieszanki. O, tutaj w ogóle mamy taki charakterystyczny element dla Nokiana. Tutaj pokazuje się nam wysokość bieżnika, jaką zaleca producent też, do której powinniśmy jeździć na tej oponie. I tutaj sam Nokian deklaruje nam, że opona ma w tym momencie 8 mm. No to może sprawdźmy to w sumie na początek, czy faktycznie nas tutaj nie kłamią. Mamy 0,0. Środkowa część opony, zaraz koło ich pomiaru, że to jest 8 mm. O, nawet jest więcej. 8,37 to jest pierwszy pomiar. Raz drugi. Biorę jakieś inne miejsce troszkę. 8,20 porównywalnie. I ostatni. 8,37, no wyszedł praktycznie 1 do 1. Ten 8,20 robiłem w tym miejscu i widzimy tutaj ten charakterystyczny obły kształt tej opony. To oczywiście ma sprawić, że te ciśnienia będą się lepiej rozkładały w chwili, gdy opona będzie miała już kontakt z nawierzchnią. Sama opona, no nie jest to Dunlop, jeśli chodzi o wagę. Dunlop tak na pierwszy rzut oka wydaje się cięższy. C na mokrej nawierzchni, B droga hamowania i 70 decybeli, więc to są dane, które mamy 1 do 1 jak w Vredesteinie. Musiałem sobie spojrzeć. Jestem świeżo po chorobie, także musicie mi wybaczyć, nie kontaktuję dzisiaj. Najlepiej, mam nadzieję, że tego nie będzie widać w tym materiale. My natomiast sobie sprawdźmy jeszcze teraz twardość mieszanki tej opony. I oczywiście teraz wybieramy miejsce w centralnej części, tak jak to było w poprzednich oponach. Dobra, przykładam tutaj, mam nadzieję, że widzicie. 69, no jest miękko. 73, jeszcze inne miejsce. 69, 71, 68. No, jednak opony Nokiana i to ich pochodzenie z Finlandii, no to są takie bardziej nordyckie opony, tak bym to powiedział. Sama centralna część, sztywna, i powiedziałbym, że chyba najsztywniejsza w dzisiejszym zestawieniu. To jest spowodowane tym żebrem, które się tutaj pojawia. Mówimy sobie tutaj o charakterystycznym kształcie jodełki, jeśli chodzi o ten bieżnik, ale tutaj w tej centralnej części widzimy, że mamy jedno żebro, które jest połączone i to ono właśnie ma nam gwarantować dodatkowo stabilność. Opona przemyślana, opona śniegowa. Myślę, że to są właśnie opony od Nokiana. Przedostatnia opona naszego dzisiejszego zestawienia jest to opona, którą niektórzy mogą powiedzieć, że nie jest to opona klasy premium, ale według nas jest. I najlepszym tego potwierdzeniem, że Hankook to opony klasy premium, są fakty. Mamy tutaj Hankooka w serii Lamborghini Trofeo. Boże, kolejny duch, nie wiem, chyba zaczęło coś straszyć w naszym studiu, bo ostatnim razem świetlówka spadła. Wróćmy jednak do Hankooka. Więc tak, Hankook jest z serii Lamborghini Trofeo, dostarcza opony do Formuły E, dostarcza opony na pierwszy montaż do Tesli modelu Y, ma też swoje dedykowane linie opon do samochodów elektrycznych. Więc no, wydaje mi się, że technologicznie to zdecydowanie są to opony klasy premium i w połączeniu z tym stosunkiem ceny do jakości są to opony, które często kupujecie do swoich samochodów. I model Winter i*cept RS3, który się znajduje teraz koło mnie, właśnie wróćmy na ziemię do rozmiaru 205-55-16, no to opona, która często jest przez Was kupowana, więc nie mogło jej zabraknąć w tym zestawieniu, bo patrząc na opinię kierowców z jazdy na tej oponie, no jest to po prostu dobry produkt. Przejdźmy sobie do samej rzeźby bieżnika. Mamy tutaj drugą generację mieszanki Aqua Pine i ta mieszanka jest elastyczna, ale jest też dość twarda. Zwykle kierowcy skarżyli się na przebiegi w oponach Hankook, że nie są one zbyt wysokie. No natomiast Hankook, że tak powiem, postanowił nad tym popracować i stąd ta właśnie druga generacja mieszanki Aqua Pine, która jak sami teraz zobaczycie nie jest zbyt miękka w takich warunkach. 71, 73, oczywiście wszystko mierzymy w centralnej części jak w poprzednich oponach, 73, o tutaj coś nie wyszedł pomiar, 77, no 75. No i ja mierzyłem tą oponę wcześniej, więc te 75 w skali Shora to jest taka średnia, jaką możemy przyjąć, jeśli chodzi o twardość tej mieszanki, ale dzięki dużej zawartości krzemionek i polimerów w niskich temperaturach jest ona elastyczna. Sama rzeźba bieżnika powiedziałbym, że jest no taka trochę zbliżona do tej z Vredesteina, ale też nie do końca. Widzimy tutaj, że praktycznie od samego środka tutaj czoła bieżnika opony, te rowki tutaj odprowadzają wodę na zewnątrz opony. Mamy tutaj też takie półrowki, które znajdują się tutaj pod kątem umieszczone na samym bieżniku. One jeszcze dodatkowo mają tutaj odprowadzać z tych powierzchni klocków wodę, czy też błoto pośniegowe. Więc no, jest to opona konstrukcyjnie przemyślana, trochę inna jak u konkurencji. Natomiast zwróćmy jeszcze uwagę na to, jak ona jest tutaj twarda w tej centralnej części. Nie mamy tutaj takiego żebra, które opasa całą oponę, natomiast te klocki bieżnika schodzą się w tym jednym miejscu i usztywniają właśnie samą konstrukcję. Nie zapomnijmy też sobie powiedzieć o wysokości klocków bieżnika tej opony. Tak, mamy 0,0, komisyjnie 0,0, środkowa część opony i sprawdzamy. 7,42, o nie, nie, tu jeszcze jest trochę, 8,13, kolejny pomiar, 0,0 i też środkowa część opony, 8,19, też zbliżony pomiar, 0,0, dla sprawdzenia, 0,0 i ostatni to będzie nasz już dzisiaj pomiar, 8,17. Więc bardzo zbliżone wyniki nam wyszły, więc myślę, że te wartości spokojnie możemy przyjąć jako wysokość bieżnika tej opony w rozmiarze 205-55-16. Ściana boczna dosyć miękka, no może nie jest aż tak sprężysta, więc powiedziałbym, że to będzie komfortowa opona, ale bez jakichś sportowych aspiracji, zresztą nie o to chodzi w tej oponie. A, no i właśnie, bo tak zastanawiałem się, co jeszcze miałem powiedzieć o tym Hankooku i nie powiedziałem o cenie. No tutaj szybka ściąga, 377 zł. Dlatego w dalszym ciągu pozostajemy w naszym planie ramowym, czyli opon premium do 1600 zł, a my bierzemy na warsztat ostatnią oponę dzisiejszego zestawienia i myślę, że to będzie kolejne zdziwienie. Ostatnia opona naszego dzisiejszego zestawienia, przyznaję się bez bicia, nie łapie się do kwoty 1600 zł za 4 opony. Ale często zadajecie w komentarzach pytania, ok, ale która z nich będzie najcichsza? No to powiem Wam, że Pirelli Cinturato Winter 2, która jest ostatnią oponą naszego dzisiejszego zestawienia, zdecydowanie nią będzie. I mówię to nie bez powodu, kosztuje ona 415 zł za jedną oponę w tym rozmiarze, bo sam na tych oponach jeżdżę i przesiadając się z Michelina Pilot Sport 4 na Cinturato Winter 2 różnica jest naprawdę kolosalna. To jest zupełnie inny samochód. Podobne wrażenia mam, jak przesiadam się na Goodyeara Vector Forstino 3. generacji, bo też no, w ramach testu jeżdżę na tych oponach moją Fiestą. I to jest druga generacja opony z rodziny Cinturato Winter i jest ona zdecydowanie poprawiona. To, co wyróżnia jeszcze tą oponę poza jej głośnością, bo jest to 69 dB w rozmiarze 205, 55, 16, to są parametry jezdne. Mamy tutaj C, jeśli chodzi o klasę paliwową, B na mokrej nawierzchni i to, na co warto zwrócić uwagę. Już nie chciałbym się tutaj kolejny raz powtarzać, że mamy tutaj charakterystyczny kształt bieżnika w kształcie litery V, jodełki i tak dalej, ale musimy tutaj porozmawiać sobie o lamelach. Są one zdecydowanie inne niż w oponach, o których rozmawialiśmy wcześniej. Są one proste i są one proste w tym momencie. Są one adaptacyjne i wraz z upływem kilometrów, wraz ze zmniejszaniem się wysokości bieżnika zmieniają one swój kształt na zygzakowaty, który, jak wiemy, bardzo dobrze spisuje się podczas pokonywania jakichś górzystych wzniesień, kiedy chcemy, żeby ta opona jak najlepiej gryzła w śniegu, ale obniżają one stabilność prowadzenia. Te są zdecydowanie bardziej zwarte i Pirelli, mając na uwadze to, że wysoki bieżnik opony, jeszcze zygzakowate lamele, no to wszystko może się przełożyć na to, że opona nie będzie tak stabilna, jakbyśmy oczekiwali. Więc oni stwierdzili, że zrobią adaptacyjne lamele, które po prostu wraz z upływem kilometrów zmienią swój kształt. I moim zdaniem jest to naprawdę super technologia. Zresztą widać, że są to lamele 3D i tam pod spodem kryje się właśnie trochę inny kształt właśnie tych lameli. To wszystko sprawia, że ta opona w chwili, gdy jest nowa, gdy tego bieżnika mamy naprawdę dużo, dzięki zastosowaniu właśnie takich prostych lameli hamuje naprawdę bardzo skutecznie. I teraz sobie sprawdźmy, ile tego bieżnika jest. 8,70 to jest pierwszy pomiar. Teraz robimy drugi. Znowu, no jest gęsto upakowana ta opona, więc tutaj ciężko, że tak powiem, urządzenie zaaplikować. Muszę to zmienić, tam jednak za wąsko było. 8,95. Idziemy z kolejnym. 0. Żeby nie było niedomówień. 0. Jeszcze raz sprawdzę sobie. 0. Ok. Sprawdzam. No. 8,84. Więc tego bieżnika jest tutaj naprawdę sporo. I ten zabieg, który zrobiło Pirelli z tymi lamelami, jest naprawdę w tym wypadku super i uzasadniony. Ta opona naprawdę super się prowadzi, bardzo dobrze hamuje na suchej nawierzchni. I no, u mnie powiedzmy jest 220 koni, naprawdę ta opona nadąża za tym samochodem. Zwróćcie też uwagę, jaka jest sztywna ściana boczna tej opony. No jest to najsztywniejsza ściana naszego dzisiejszego zestawienia. Więc jeśli szukacie opony, która... Kurczę, no jest naprawdę bardzo sztywna ta opona. Tutaj jeszcze sobie teraz tutaj tak sprawdziłem. O, robi to wrażenie. Zresztą, no znowu tutaj nie jest taka sztywna. Powiedziałbym, że jest tutaj mięciutka. Kurczę, tu chyba będzie najmiększa opona, jeśli chodzi o sztywność w tej centralnej części. W każdym bądź razie wrażenia z jazdy na tej oponie są naprawdę bardzo fajne. Ja tak jak powiedziałem, kupiłem tą oponę do swojego samochodu z tego względu, że w moim rozmiarze, czy to jest 205, 40, 18, jeśli mnie pamięć nie myli, no Nie było nic ciekawszego, a też nie chciałem brać jakiejś starej technologicznie opony, chciałem wziąć nową, tak żeby ją sobie też przetestować i dlatego padła tutaj decyzja na Pirelli Cinturato Winter 2 generacji i naprawdę bardzo dobrze się na tych oponach jeździ, więc jeśli chcecie ciutkę wykroczyć ponad ten budżet i szukacie opony, która będzie naprawdę cicha, no to myślę, że jest to naprawdę fajna propozycja, więc chciałem o niej napomknąć. Nie chciałem, żebyśmy to od razu wkraczali w opony za 500 zł za sztukę, bo takie też są na rynku, ale te 415 w porównaniu do, nie wiem, 385, no to jest taka akceptowalna różnica, jeśli chodzi o opony zimowe. I jeśli na czymś Wam konkretnym zależy, w tym przypadku powiedzmy głośności i tych właściwości jezdnych, no to można spróbować też do takiej opony dołożyć, aczkolwiek no, myślę, że tutaj jeśli chodzi o zachowanie na śniegu, no to Dunlop będzie no, lepszym wyborem, więc tutaj zawsze jest albo, trzeba o tym pamiętać. To jest nasze pierwsze zestawienie opon w tym sezonie zimowym. Ta zima trochę się teraz od nas odsunęła. Miejmy nadzieję, że wróci, bo chcielibyśmy przetestować dla Was opony całoroczne i zimowe, które pojawiły się w ostatnim czasie. Ale jak to mówią, co się odwlecze, to nie uciecze. W przyszłym tygodniu na naszym kanale wjeżdża pierwsze porównanie dębicy z kormoranem na śniegu, które nagraliśmy w Szwecji, więc będzie się naprawdę działo. Obserwujcie, oglądajcie i gorąco zachęcam właśnie do oglądania tych odcinków ze Szwecji, a my widzimy się już w niedzielę, więc niedługo tam właśnie kolejna relacja z naszej wyprawy do Szwecji wspólnie ze Stradale, także do zobaczenia, cześć. No, mamy jakiś problem techniczny. To się odpiera. Jaka łajza. Dobra, jeszcze raz. Przycisk 0. Nie chcę współpracować.